Hej, hej, cześć, czułem kolejny odcinek serii GOT i zapomniałem, że chcemy przespać jeszcze przed odcinkiem, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tutaj jest łóżeczko, złoty kucharek, który zapomniałem jeszcze wyjmać. I mamy wszystko, co tu można. Łóżeczko. I śpimy do rana. I zapraszam pana Skipa. Powinieneś mi pomóc. Co jest grane? Kanion czeka. Lepiej weź paru chłopaków. Kanion jest bardzo niebezpieczny. No to bierzemy. No to chodź ze mną. No to w drogę. Skip numer uno. Hej, ty. Pirat, może ty... W gardle mi zaschło od tego żaru. Ej, ty, masz dla mnie trochę grogu? No mam, na szczęście mam. Pociągnij sobie. Dzięki, chłopie. Ale lutnął. Powinieneś mi pomóc. To rozkaz Grega. Dobrze. Przecież niczego nowego. To chodź ze mną. Dobrze. Słyszałem coś. Teraz dalej. Matt, ty może mi pomożesz? Chodź ze mną. Nie widzisz, że próbuję tu odpocząć? To rozkaz Grega. A to czemu nie mówisz od razu? Już idę. Dokąd idziemy? Musimy oczyścić kanion. Oszalałeś? Tam jest pełno dzikich bestii. I do tego te brzytwiaki. Wiem o tym. A teraz chodź. Lepiej zdobądź mikstury uzdrawiające, bo coś mi się widzi, że będziemy ich potrzebować. Trudno. Pirat? Powinieneś mi pomóc. Powinieneś mi pomóc. To rozkaz Grega? Jasne. Kanion czeka. Czeka. Tak jest, kapitanie. Ile nas już jest? Czterech? Karet, może ty? Zapytać, czy do ciebie dołączę, to możesz sobie darować. Jak sądzisz, co chłopaki zrobią, kiedy sobie pójdę? Po powrocie nie znalazłbym ani jednej pełnej skrzynki w swojej chacie. Nie ma mowy. Zostanę tutaj i będę pilnował zapasów. Dobra, dobra. To ty nie? Może ty, Brandon? Wiedźmin. Nie daś mi pomóc. To coś nowego. A niby kto mi każe? Sam kapitan Greg. Mówi, że powinniśmy zapolować na brzytwiaki w kanionie. No, najwyższy czas rozprostować kości. Im szybciej się z nimi rozprawimy, tym szybciej będziemy mogli wrócić. Dobra. To chodź ze mną. Idę. Idę. To jest na pięciu. Dlatego... Co mi wiadomo. Może być nas sześciu. To po pierwsze. Może ty z nami pójdziesz? Nie, ty z nami nie pójdziesz. Ty będziesz deski piłować. A ja sobie jeszcze wykorzystam tych naszych koleżków do oczyszczenia plaży. Bo ja sam niestety... Ale cieniostwora nie jestem w stanie zabić. O ile oni będą w stanie nas tutaj... w stanie będą nas... znaczy ja ich będę eskortował. To o ile to możliwe, to panowie... dostaniecie szansę zabić cieniostwora. Ja dostanę sporo doświadczenia za niego. Niech oni go zabiją. Szybko go zabili. Panowie, odejdźcie stąd. Jak to tego cieniostwora oskurować? Jakieś tutaj małe... Ło, złoty naszyjnik. Znajdźki. Cieniostwór został zabity. Niczego, czego znajdę. A kto tu biegnie? A, pirat. Jednego żeśmy zgubili po drodze, tak? Czekajcie, ile was tu jest? Jeszcze raz.
5. Chciałbym jeszcze jednego. Skoro można, to ja bym chciał jeszcze jednego pirata sobie zabrać. Oni powinni nam tutaj dostarczyć dosyć sporą ilość doświadczenia, bo oni zabijając, to wszystko dostarczają nam, tak naprawdę. Więc ja bardzo chętnie przyjmę jeszcze jednego swoje szranki. Będzie łatwiej mordować stworzenia, które znajdują się na tej pustyni. Więc ty nie idziesz z nami. A może ty byś polał, co? Bom. Kanion czeka. Kanion czeka. Przepraszam, ale nie mam czasu. Muszę trenować. Nie miło z twojej strony. Zabrałem już prawie wszystkich. Może swoich piratów jednego weźmiemy. Kapitan powierzył ci dowództwo nad grupą uderzeniową? Chłopakom przyda się trochę pracy. Albo ty byś, Henry, z nami poszedł. Pirat? Chyba zabrałem dzisiaj jednego za mało. Nie wiem, w każdym razie mamy ich 5. Myślę, że w piątkę sobie poradzimy. Chyba tego jeszcze mogę zabrać. Panie Jacku. Chodź na polowanie. Chodźmy na polowanie. Rozumiem. No chodź. No, idą wszyscy. Bardzo dobrze. Będziemy mogli zapolować sobie na całą okoliczną zwierzynę, wyrzynając ich, a przy okazji dostając sporą ilość doświadczenia. Co mi się bardzo podoba. Jedna z chyba w tej chwili lepszych misji dla mnie w Gothic 2, jaką przyjdzie mi zrobić. Nic się nie zatrzymuje, nic te... Panowie, brzytwiak. Pozostało 8 brzytwiaków. O, jeszcze odliczanie jest. Ile tych brzytwiaków tak naprawdę zostało? Dobra. Będziemy wracać, to zbiorę z niego kurencję. Zbieram tutaj wszystkich. Tyle na ten temat. Kolejna zwierzyna tu biega. Wymordowały się nawzajem, no. Doświadczenia mi zabrały. No. Kolejne bydle załatwione. No, koniec z tobą, bestio. Szybko się z nimi rozprawiają. Ale bardzo szybko. Kąsacz. Nic tu nie ma. No co mogę, to zbieram. Tu jest jakaś wnęka. Łożysz ty w mordę. Co wy do mnie? Tyle na ten. Dobrze. Oczywiście. Jesteście kozaczki. Naprawdę. Nie chciałbym taką grupą uderzeniową się mierzyć. Nie ukrywajmy... Widzę te nawet to. Co tutaj mam wyciągać miecz, skoro oni zdążą to zrobić przede mną? Powybijać też to wybijają. Ja nie mam właściwie wilki. Odbieramy sobie tutaj. Bijcie. Kolejne bydle załatwione. Ja tu te ziółka pozbieram, wy sobie się bawcie. Dalej. Kolejne wilki słyszę. Kolejne doświadczenie widzę. O.
Tuż, tuż, tuż. Patrzcie, co tu macie. Gdzie, o panie, jeszcze orki przylazły. No nie, zabiły mi jednego pirata. Czytajmy zatem grę, gdzie ją zapisałem. No tak, zapisałem gdzieś na początku. Nie chcę tracić żadnego z piratów, bo to jest jednak, tak jak mówiłem, duża strata dla nas, ze względu na to, że, tak jak mówiłem, tych tutaj osobników jest mało, ja chyba doszedłem jako 15 i no nie ma sensu, żeby oni ginęli, tak? Mogliśmy uniknąć tych orków. Ja trochę w sposób beztroski, bezmyślny poruszałem się po tej pustyni, no i niestety zaginął nam jeden z piratów, no. A ty jeszcze, aligator. Oczywiście te orki również zostaną wybite, skoro mamy taką grupę uderzeniową, no to jak najbardziej nie namyślam się nawet i po prostu wysyłam ich na batalię, nawet z orkami, ale też z umiarem, bo widzieliście, co się stało w przypadku takim, że oni po prostu nas zaatakowali, jeszcze jakieś stwory po drodze, no i niestety, ale jeden z naszych piratów zginął. A to nie jest zbyt fajne. Macie jednego już. Kolejne bydle załatwione. No, musiał przylecieć. Na szczęście udało mi się go przeszukać. Tam się już chyba tłuką. No właśnie. Niestety, ale się tłuką. Ale rzeź. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Hej. Prosiłem już o taką rzeź. No ale skoro taka tutaj jest, no to trudno. Zbieramy wszystkie zwierzęta okoliczne po drodze. O, mikstura. Widzicie. Mnie nie zauważył. Dużo rzeczy strasznie. Niczego tu nie znajdę. Brzydwiaki żeście mnie wybili kolejne. Może jesteście szturm pełną parą. Jeszcze te szczury tutaj zabijamy i zapiszemy sobie grę. No zabij! O, kolejna mikstura. Co tu się dzieje, skoro tutaj takie mikstury się walają? O, chciałem przecież na tego szczura. A zresztą. Mięsa to też. Wrót mam. Nic tu nie ma, nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Też nic? Przeszukałem i... Wolna jagoda? To piszę. Teraz... No... Teraz zacznie się... Ciekawie... Robić... Warkey 2. No, koniec z tobą... Próbujemy je od razu tutaj zachęcić do przyjścia. Orkowie! Nienawidzę tych bestii! Ja też nie. Ale chcą mnie tutaj... Oż ty mordy, one na mnie chyba lecą. Zbieram gniew orków.
No! Widzieliście to? Od razu na mnie ruszył. Więc mówię, to jest... do wykonania wszystko. Zebranie gniewu na mnie będzie najlogiczniejszym rozwiązaniem, jakie to może być. A ja sobie użyję kilku sztuk mięsa, żarcia jakiegoś, cokolwiek, żeby odzyskać... Nie, ziele nie. Odzyskać... No, kurde. Odzyskać część zdrowia. Spróbujemy te orki wprowadzić do pionu. Żeby sobie nie myślały, że co one takie proelokozackie. Taś, taś. Orkowie! Nienawidzę tych bestii! Na szczęście... O nie! Jeden. Kolejne bydle załatwione. Drugi. Trochę ciężko, bo oni stoją akurat tak, że nie da się nic zebrać tamtym. Dwóch orków mamy załatwionych. Pierwsza nasza, czy druga właściwie, bo chyba pierwsza gdzieś tam była na początku gry orkami w tej części. Ten już... A, nie, jest ciężki orkowy topór. Ile one? One są chyba dwuręczne przy okazji. Obrażenia dosyć słabe na siłę, jaką wymagają. Na razie unikamy obozu, bo tam chyba jest obóz, z tego co wiedziałem. To jest obóz oreczków. O, widać tam, coś tam się dzieje. To tam zaraz sobie też zejdziemy, skoro mamy taką grupę. To sobie jak najbardziej zajdę. Natomiast tutaj mnie ciekawi, co tu jest, brzydwiak. Nic tu nie ma. Wygląda na to, że pozbyliśmy się brzydwiaków. Możemy trochę połazić. No raczej. Po nocy, jeśli chcesz. Oczywiście musimy zostać w... Tak, jak najbardziej. Dobra, dobra, będę o tym pamiętał. To zobaczmy, co tu jeszcze jest. Czyścimy to przy okazji. Wszystko. To można. Oż ty w mordę. 220 doświadczenia. Za krwawego ogara. Jest tu coś jeszcze? Jakieś stworzenie, cokolwiek, co przeszkodziłoby mi gdzieś w dalszych eksploracjach, ewentualnie. Oż ty w mordę, drugi. Nie! Trzeci! Ale wiedziałem, wiecie, te... Fory! Słyszę naprawdę, kurde... Niczego tu nie znajdę. Gromada niezła. No i tak... No to gdzie jest śmiecie tam? Co tam? Trzy krwawe ogary wypadły z gry. Tu nic. Nie ma, jest za to mieszek. Skórzany zresztą. I pieniędzy coraz więcej gdzieś tam nie wpada do ręki. Prawda, wydaje też sporo, ale no, da radę przeżyć. To idziemy teraz na obóz orków. Przypuszczamy szturm. Zobaczymy, czym się zakończy walka z tym, że pewnie niemałym oddziałem tam tych orków. Natomiast... natomiast... Będę przynajmniej... No, znowu mana. Natomiast będę wtedy bogatszy pewnie o ileś tam tysięcy. Wydzielaj te rośliny. Muszę mieć pełne życie, jeżeli chcę ich, jak to by przy
również do Netina lurować. Zapiszę sobie grę. Oni będą tutaj moimi kozaczkami. Będą zaraz killać tych orłów. O, tu jeszcze brzytwiaki są. Jeszcze brzytwiaki, są sacze. Kolejny poziom. Czekałem, kiedy wreszcie wyskoczy mi ta informacja, no i się doczekałem. Panowie, czas przyatakować większą gromadę tychże orków. Siemano! O ty! Pirat, który zginął? Dalej jest na sześciu. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Żeby się tutaj szybko uleczyć. Panowie ich jeszcze tutaj chyba z czterech rozgromili. Więc tutaj dacie radę. Lekki orkowy topór. Ork szaman, o! Super. Bo ork szaman na bliski dystans. Niestety, ale... Znaczy, niestety właściwie. Nie daję sobie rady, więc... Dobrze, że tego orka szamana już się zabili jednego. Ale drugiego już się zabili. Dwa kąsacze. To żeście naprawdę dobrą robotę zrobili. Wód hordy. Klucz jakiś dostaliśmy. Super. Tu kolejny jakiś ork stoi. Dwóch nawet. Myślę, że sobie z nimi poradzicie spokojnie. Jezus. Oni nawet do ciosu nie dojdą. Tak są wybijani z rytmu. Znowu stoją. A to się zaraz przejdę po tych wszystkich trupach, nie trupach. Tu mamy... Co to jest? Posąg Beliara. Nie, nie będę się modlił. W sumie w tym miejscu to nic dziwnego, że posąg Beliara jakoby się znajduje, bo w końcu... Te parszywe orki wierzyły w Beliara, więc... A, widzicie. Czy ja tu dobrze pracuję nad tym, żeby oni nie obrywali? Bo w końcu to ja zbieram gniew tego całego tałataństwa. Jeszcze tu są jakieś orki, ewentualnie, do zabicia? Są. Jeden, czy dwa? No, koniec z tobą, bestio. No i popracowałem nad... nad waszą... tej umiejętnością zabijania szybkiego. Jakby nie patrzeć, zabiliście wszystkich. Nie ma czego plądrować. Wszystkich zabiliście, nie tracąc praktycznie zdrowia. Ja też nie potraciłem zbytnio. Nie znajdę. Nie ma czego plądrować. I tutaj już dalej nie będę się zapuszczał w jaskinie, bo niestety w jaskinie prawdopodobnie oni ode mnie odejdą, bo mówili oni tylko, że w kanionie jedynie są w stanie ze mną przebywać. Z tego tutaj zbiorę wszystkie znajdźki i wyruszamy stąd
drogę powrotną właściwie, bo tutaj już nic nie znajdę. Nic tu nie ma. Tylko ewentualnie to, co pozostawiałem. Dwie skrzynie. Czego się mogę spodziewać w tych skrzyniach? O, to jest pytanie. No. No. No, shit. No nie. Kasy. 200 sztuk złota. Sporo się dorobiłem w takim razie. A tutaj 45. No to prawie 3000 sztuk złota mam tak luźną ręką. Właściwie mam ponad 3000, bo jeszcze tutaj mieszek chyba był jakiś. Sporo tych mieszków. O, 3240. No i co? Nie mam kasy? Mam kasę. Jak trzeba, to się coś znajdzie zawsze. I wracamy do miasta. Tak jak mówiłem. Zaopatrzyliśmy się we wszystko. Może jakieś tam ciało pojedyncze pominąłem. Ono chyba wtedy nie zniknie, jeżeli coś tam w tym ciele zostało, więc ewentualnie kiedyś, jak będę tutaj dalej lądrował okolice, to... to ciało po prostu powinno tutaj zostać i ja sobie je wtedy... Hej, ciągle to potrafię. Zbiorę. Ile do następnego poziomu? No sporo. Myślałem, że trochę więcej jednak tego doświadczenia dostanę. Ale lepszy ryt jak nic, jak to mawiają. Wilk poskładany. Może tu coś będzie. A, dobra, te zioła to już też zbieram. Kolejny skarb. To jest przypadek znaleziony. To już drugi. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Skórzany mieszek. Mikstura. Dobra, tutaj jest skała, lita, więc nic nas tu nie czeka. Czekajcie, coś tu... runa, właśnie, runa. To widzę, że tu się grubsze sprawy szykują. Tak, runę już mamy. Cóż to za runa? Gdzie ta runa w ogóle się znajduje? Runa. No nie widzę jej. Runa. Aha. Ja jej chyba jeszcze nie mogę jako tako używać, bo to jest rzecz magiczna. Magiczna rzecz, którą trzeba... Nie wiem, co z nią trzeba zrobić właściwie, ale może w niedługim czasie się dowiem, co tak naprawdę z tą runą trzeba zrobić. A to za jakiś tam czas dopiero dogrzebię się pewnie gdzieś tam w necie, bo ja lubię szukać na temat tego gotika informacje. Z względu takiego, że dużo rzeczy przeoczę gdzieś tam. A tutaj co jest? Nic nie ma? Ja nie chcę nic mówić, ale twórcy chyba Fallouta New Vegas zainspirowali się lekko chyba utworem, który leci w tle, ponieważ właśnie podobny wydaje mi się jeden i drugi. O, jednego zgubiłem, czy dwóch po drodze piratów. Rzeczywiście mogło się tak stać. W każdym razie, generalnie wiem o tym, że oni tutaj ten skrypt się nie załączył, co prawda, ale powinni poinformować mnie o tym, że jeżeli któryś z piratów się zgubi, to powinien właśnie znaleźć się
w tym miejscu, który znaliśmy przed chwilą Jacka Alligatora i jakiegoś tam jeszcze innego pirata. I no, teraz już wiecie chyba o tym, skoro wam powiedziałem. Ale misję znowu kolejną wykonuję w grze. Tymczasem, skoro tutaj już przyszedłem, to mogę się porozstawać po kolei z wami wszystkimi. Nie potrzebuję już twojej pomocy. To już będę pomijał szybko, żeby... Nie. Aha. Nie potrzebuję już twojej pomocy. To nie są zbyt inteligentne rozmowy, dlatego już to pomijam. Nie potrzebujesz twojej pomocy. Nie mów, że to nie, nie potrzebuję twojej pomocy. Nie mówię przecież niczego nowego. Nie potrzebuję twojej pomocy. Nie musiało się tak zdarzyć. Tak liczy się tylko. Kanion został wyczyszczony. Plaża na północy została wyczyszczona. Więc Morgan. Wow. Morgan będzie zadowolony. W końcu cień już stwora zarąbaliśmy. Więc Morgan, dasz mi coś za to w ogóle? Francis nie, to tu jest Morgan. Morgan. Wspaniale. Teraz Greg wysłał mnie do piłowania desek. Miłego szlachtowania potworów. Już zeszlachtowałem. Północna plaża została oczyszczona. A co z jaskinią? Byłeś tam? To też część twojego zadania. Wróć, kiedy już z nią skończysz. Ale byłem przecież w jaskini. Północna plaża została oczyszczona. A co z jaskinią? Byłeś tam? To też część... What the fuck? Czy ja przypadkiem nie... Chodź ze mną. Dobrze. Zabiorę dwóch czy trzech teraz. Chodź ze mną. No to w drogę! Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę. Tylko kozaków wezmę. Chodź ze mną. Idę! I mata. Chodź. Tak jest, kapitan. Wy tam sobie poradzicie we czterech nawet. Sorry, ale dwóch mniej nie powinno jakoś specjalnie przeszkodzić. Właściwie mi się zdawało, że tego cienia stwora zabiliśmy, ale no... Może zapis był nie ten, co prawda, no... W każdym razie przyatakujemy i będzie Morgan już wtedy będzie zadowolony. Wykonam przy okazji zadanie. Tak, wiem, że to jest cienie stwora, bo to sam mówić i w ogóle wszystko ładnie, pięknie, ale z drugiej strony jestem jeszcze za słaby na tego cienie stwora. Chodź. Hej, ciągle to potrafię. A ja ciągle potrafię wykorzystywać ludzi. Zwój. Do tego nie idę. Dobra, jesteśmy po zadaniu kolejnym. Czyli mamy dzisiaj dwa zadania wykonane. Nie wiem, czy to poważne, czy niepoważne. W każdym razie... no w każdym razie wykonaliśmy je. I teraz chcę zobaczyć tylko, czy będą to spore ilości doświadczenia za... tego typu zadania, czy też nie. Na pewno wiem, że będę mógł w tej chwili pożyczyć zbroję od Grega, którą swoją drogą miałem tam taką opcję dialogową u Bonesa, więc prawdopodobnie on w tej chwili tą zbroję posiada. Oczyszczona. Została oczyszczona. A co z jaskinią byłeś tam? Pewnie. Świetnie. Jesteś w porządku. Oto twoja zapłata.
Jeszcze dodatkowo 150 złota. Czekaj, czy mogę ci pomóc jakoś jeszcze? Jest jeszcze coś, co mogę zrobić? Najlepiej spytaj o to kapitana. Czyli ty więcej nic ode mnie nie chcesz, a ja tymczasem mam czyste sumienie, że misja została wykonana. Panie Gregu, w sprawie kanionu... Tak, o co chodzi? Pozbyłem się wszystkich brzydwiaków. Dobrze, bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Mało tego doświadczenia. Potrzebuje pan też bandyta. Bandyty. Boże. Chciałem, żeby Bones założył bandycki pancerz i szpiegował tych psubratów. Ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Pogadaj z Bonesem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do obozu bandytów. Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się do doliny. Tak jest, kapitanie. Jar. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Co znowu? Co wiesz o kruku? Z tego, co mi wiadomo, był jednym z magnatów. Wielka szycha w kolonii. Nie mam pojęcia, co teraz porabia, ani czemu jego ludzie poszli za nim. Ale... Aha, mój kot pominął właśnie... Sorry, bo mój kot tutaj blisko leży i pominął właśnie jedną kwestię. Gdzie jest twój statek? Nie uwierzysz. Od miesięcy nie widziałem w okolicy żadnego statku. Od miesięcy. Wyobrażasz sobie? I kiedy wreszcie jakiś się pojawił, to królewski okręt wojenny. Pełen paladynów. Oj, przykre. Od topu po kil. Jeśli już mieć pecha, to na całego. Przykre. Łatwo ci mówić. Roznieśli nas w drzazgi jak pustą skrzynię po owocach. Z całej załogi tylko ja dotarłem żywy do brzegu. Oj, Greg. Jak się tu dostałeś? Udało mi się znaleźć tunel w starej piramidzie pilnowanej przez dwóch magów. Niby magowie, ale nawet nie zorientowali się, że tam byłem. Najpierw myślałem, że to grobowiec. Chciałem sprawdzić, czy nie ma w nim czegoś wartościowego. I tak sobie szedłem, aż nagle znalazłem się w mojej ukochanej dolinie. A już myślałem, że przez resztę życia będę się ukrywał przed strażą. No i dobra, chyba tyle chciałem wiedzieć od ciebie. Co ja tu mam dalej do robienia? Szpiegowanie bandytów, mordercy Angusa, kompas Garetta, gdzieś się tutaj znajduje. Opuszczony skip, to są te strażnik przed... no... Kamień ogniskujący, zbroja bandyty. Znajduje się u Bonesa. Relikty. Kruk. A, to ta runa będzie reliktem. Kruk i jego bandyci zaczęli się w wschodniej części. No, to tu większość tu mam już zrobionych. Znaczy do zrobienia, ale to Korinis. To ja się z wami żegnam na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku z serii Gothic.